No tutaj zapewne cieszy się pan, bo konkurencji troszeczkę podkopują, że tak powiem, dołki, ich sami działacze. Pan Przybylski ostatnio właśnie w mediach taka szeroko. Jak pan to skomentuje? Pan Przybylski to zasłużona dla naszego miasta postać. Jest to jeden z tych działaczy Solidarności, którzy od samego początku, czyli w tych trudnych czasach, gdzie o odrębność zdania to trudno było, dzisiaj to jest łatwo. Jeżeli on coś takiego mówi, to znaczy na pewno ma jakąś część racji. Ja nie analizuję tych jego słów, wiem tylko, że nie zgadza się z tym, co się tam w PiS-ie dzieje, no i ma prawo się nie zgadzać. No bo to zawsze tak jest, jak ktoś się znajdzie, taka czarna owca, no to od razu jest... Ale to nie tylko w tej partii. Takie osoby, które mają odrębne zdanie i je pokazują, są w różnych partiach. No i tutaj pan Przybylski nie zgadza się. Ja akceptuję część jego poglądów. Osobiście nie rozmawiałem, ale przeczytałem. No oczywiście jest to przed wyborami się to nasila, bo przed wyborami te wszystkie poglądy się, że tak powiem, uwidaczniają jeszcze bardziej. Jedni mówią... Kiedy państwo ruszają z kampanią, że tak spytam, bo taka, można powiedzieć, cisza przed burzą, a chociaż pan wspominał na początku tej kampanii, na takim jednym ze spotkań, że bardziej będzie pan się koncentrował na tym, co zrobił, żeby mieszkańcy zobaczyli, ocenili, a mniej na takiej, no, bójce politycznej. Mnie nie interesują tam jakieś, wie pan, afery, czy tam omawianie, co kto zrobił. Mnie interesuje program rozwoju naszego miasta i jak będę gotowy, już jestem gotowy, co chcemy, za chwilę to ogłoszę, co chcemy w kolejnej kadencji zrobić dla mieszkańców, się na tym skoncentruję. Kampanię ruszymy po rejestracji list, czyli po 10 października.